Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla was 5 dziewczyn, streamerów, youtuberów, także serdecznie zapraszam was do oglądania. Jeżeli chcesz wygrać tego skina, to wystarczy zostawić lajka, komentarz z oceną, która z dziewczyn najbardziej ci się podoba oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Tylko te trzy zasady. Zapraszam was do mojej grupy na Facebooku, link przy piątym komentarzu, a ja lecę sobie z filmem. Cześć! Pierwszą parą, jaką chciałbym omówić w dzisiejszym materiale, to już pełnoetatowy streamer i youtuber Nothing i to jest jedna z najbardziej pozytywnych osób na amerykańskiej scenie Counter-Strike'a Global Offensive. Nothing jest to były gracz C9, który przeszedł na pełną streamerkę oraz z youtuberkę i na swoim koncie na YouTubie ponad 310 tysięcy subskrypcji zdążył już sobie naliczyć. Na Twitchu ma niesamowitą liczbę i widzów, po 20-30 tysięcy widzów na PlayerUnknown Battleground, CSGO czy na Fortnite'cie. Myślę, że przejście całkowicie na streamerkę sprawiło mu większy fan niż granie profesjonalne w Counter-Strike'u oraz sprawiło to, że może poświęcić więcej czasu na swój związek z dziewczyną, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać. True jest dziewczyną Nothinga już od bardzo długiego czasu i widać to na streamie, że są bardzo za sobą. Spędzają ze sobą mnóstwo czasu poza streamem i na streamie. Jest to naprawdę przykładna para, jak powinna wyglądać para youtubera, streamera z dziewczyną, jak powinna ta relacja wyglądać, ponieważ jak wiadomo, będąc pełnoetatowym youtuberem, streamerem czy też prograczem, bardzo ciężko jest utrzymać dobre relacje ze swoją kobietą. Dajcie znać w komentarzu, czy również tak myślicie. I kolejna już osoba w dzisiejszym materiale to kolejny były zawodnik C9, ale tym razem będzie to Shroud. Mający polskie korzenie, były zawodnik C9 również przeszedł na streamerkę, youtuberkę i zgromadził na swoim koncie ponad 300 tysięcy subskrypcji, a na Twitchu gromadzi codziennie niesamowitą liczbę widzów. Jego dziewczyna Kenzie również czasami streamuje, jednak jak sam Shroud wspomniał, on nie będzie jej promował, nie będzie jej narzucał na głowę 30 tysięcy widzów. Jeżeli ktoś chce, to może wejść i takie podejście, myślę, jest zdrowe i naprawdę bardzo mi się podoba. Tworzą z Kenzie bardzo świetną parę, są razem wygadani, więc myślę, że warto było ich przedstawić w dzisiejszym materiale. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba wam się Kenzie i fajnie by było, jakbyście ocenili każdą z dziewczyn w komentarzu. Kolejną polską parą z naszego dzisiejszego podwórka będzie Kamila, czyli Lure, oraz Worot, który również zaczął swoją przygodę ze streamowaniem. Z Kamilą znam się już naprawdę bardzo długo i zgromadziła na swoim koncie ponad 200 tysięcy subskrypcji, co jest naprawdę niesamowitą liczbą. Tworzy ona z Worotem oraz ze swoją córką niesamowitą rodzinę i ja szczerze im kibicuję i myślę, że możemy przechodzić sobie dalej. Kolejną parą w dzisiejszym odcinku będzie to bardzo popularna para, czyli Soda Popin, bardzo popularny streamer, którego pewnie kojarzycie z różnych kolorów włosów i jego zdjęcia pewnie gdzieś tutaj wyświetlają wam się na ekranie. I jego również popularna dziewczyna, streamerka Legendary Lia, która na swoim kanale przyciąga niesamowitą liczbę widzów na grach, na tańcze i innych tego typu rzeczami. Jeżeli myślicie, że gamerzy mogą mieć tylko brzydkie dziewczyny czy coś takiego, to możecie spojrzeć na Lię i napisać w komentarzu, jak bardzo wam się podoba w skali od 1 do 10. Lia i Soda są już ze sobą naprawdę bardzo długo i fajnie by było, gdyby tak zostało, ponieważ związki takich streamerów i tak dalej uzupełniających się naprawdę mi się podobają. Dajcie znać w komentarzu, jak wam. Ostatnią już parą w dzisiejszym odcinku będzie Diary i jej chłopak Soul. Diary na YouTubie zgromadziła ponad 40 tysięcy subów, jednakże na Twitchu niesamowite liczby osiąga i możecie ją kojarzyć mniej więcej z shotów. Jej chłopak Soul również streamuje i również osiąga bardzo dobre wyniki na amerykańskiej scenie i jest naprawdę niesamowicie pozytywnym gościem. Pewnie w tle gdzieś tutaj zdjęcie Diary bądź jakiś film wam się pojawia i możecie ją ocenić, dać znać w komentarzu, co o niej myślicie. To już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapę w górę, komentarz oraz suba. My widzimy się w kolejnych odcinkach już w sobotę i w niedzielę o godzinie 11 rano, także czekajcie na ten odcineczek. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!